Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Ja jestem Marcin, a Wy jesteście na kanale Bez Ściemy. No dzisiaj Was zabieram znowu na spacer i dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami, podzielić się powiedzmy jakąś tam moją wiedzą na temat jakich błędów unikać, wyjeżdżając do pracy na emigrację. Ja się będę opierał głównie na UK, no bo sami rozumiecie, mieszkam w UK 13 lat. Ale myślę, że będzie dotyczyć to tak naprawdę każdego kraju, gdziekolwiek byście nie wyjeżdżali z Polski. I jakie błędy moim zdaniem popełniają Polacy, wyjeżdżając na emigrację, bądź będąc na emigracji. Lepiej się uczyć na czyichś błędach, tak? No bo są mniej bolesne. Pierwszym błędem, moi drodzy, no myśleć, że szybko zarobię jakieś duże pieniądze i szybko wrócę do Polski. No to moim zdaniem już nie te czasy, kiedy w latach 80. i 90. Polacy masowo wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych do swoich rodzin i stawiali chałupy, szczególnie na przykład, żeby widać dwu-trzypiętrowe chałupy. Popracowali tam parę lat Polacy w tej Ameryce i ich rodziny żyły w Polsce jak królowie. Natomiast oni sami tam też harowali jak woły. No ale jednak udawało im się dość szybko wybudować chałupę i pół rodziny zrobić bogatą. No to nie te czasy, kiedy jeden dolar był bardzo dużo warty, a za 100 dolarów to już można było w Polsce w Pedexach nakupić kupę rzeczy. Tak, trzeba się pozbyć tego myślenia i trzeba wziąć pod uwagę to, że wyjeżdżając za granicę po raz pierwszy gdziekolwiek, to nie posadzą cię od razu na wysokim stanowisku i nie będziesz zarabiać nie wiadomo jakich pieniędzy, tylko pewnie dostaniesz podstawę, no chyba że masz jakieś naprawdę wysokie kwalifikacje i znasz dobrze język, powiedzmy angielski w UK, no to wtedy wiadomo, wtedy masz szansę nawet na początku na lepszą pracę, ale też nie będą to cuda, później dojdą takie koszty jak utrzymanie siebie, utrzymanie mieszkania, ewentualnie jakiegoś samochodu, utrzymanie rodziny, jak masz rodzinę i okaże się, że możesz stwierdzić, kurczę, po co ja wyjeżdżałem z tej Polski. W Polsce zarabiałem tam 3000 zł i jakoś te 400-500 zł powiedzmy udało mi się co miesiąc odkładać. Tutaj zarabiam 1200-1300 funtów. No i odłożę 200-300 funtów, czyli tak naprawdę niedużo więcej. Więc od razu chciałem powiedzieć, że pozbyć się takiego myślenia, że wyjeżdżając za granicę szybko dorobisz się i będziesz żył jak król. I to jest właśnie podstawowy błąd, którego należy uniknąć, chcąc wyjechać za granicę. Kolejnym błędem, jakie popełniają ludzie wyjeżdżający za granicę i który ja też popełniłem, to jest myślenie typu bo mój kolega, bo moja koleżanka. Nie opieramy się na życiu kolegi i koleżanki, bo to, że kolega i koleżanka pracuje powiedzmy w UK i zarabia 3-4 tysiące funtów na rękę i żyje sobie jak królowa król, bo widzisz jej zdjęcia na Instagramie, kiedy pozuje na pięknych plażach na Malediwach, czy trzyma gdzieś tam trekking w Himalajach. No to moi drodzy, kolega, koleżanka, przyjaciółka, przyjaciel nie zawsze Wam musi mówić 100% prawdy, a nawet jeśli Wam mówi 100% prawdy, to zweryfikujcie tak mniej więcej, jak długo koleżanka i kolega pracowali na taki status. Bo jeżeli wyjechała ta koleżanka za granicę i jest już tam parę lat, no to odpowiedzcie sobie na pytanie, ile ona musiała włożyć pracy i trudu, żeby osiągnęła taki status. Też może być tak, że kolega, koleżanka jest za granicą 3 miesiące i już ma taki status, to też sobie zastanówcie, dlaczego ma taki status. Być może została wysłana z polskiej firmy jako specjalistka i ma w Polsce już takie duże doświadczenie w danym zawodzie
i po prostu ta brytyjska, czy niemiecka, czy francuska firma odszczała, ją zatrudnili i po prostu chcieli takiego specjalistę z Polski ze znajomością języka, a być może po prostu miała jakieś wyjątkowe szczęście, dobra znajomość języka i jakieś tam szybko nawiązane kontakty za granicą spowodowały, że dostała się gdzieś tam do pracy dobrze płatnej, takiej jak Brytyjczycy, ale to też są sporadyczne wypadki. Także nie opieramy się na koledze, koleżance, no chyba że kolega, koleżanka chce ci załatwić taką bardzo dobrą pracę, o której marzą emigranci z Polski, bo ma takie znajomości ta kolega, koleżanka, że cię po prostu wciągnie na 100%. Kurczę, piękne to jeziorko tutaj jest, znaczy taki zbiornik wodny w środku miasta, 5 minut drogi ode mnie. Sami zobaczcie, no ja jestem w środku miasta, no dowód na to, że tam są bloki mieszkalne, a tutaj już widzicie przeróżne zwierzątka. No ale nie o tym film, to nie jest film przyrodniczy dzisiaj. Moi drodzy, kolejnym błędem to jest rozrzutność, ja bym to tak określił. No bo przyjeżdżamy, powiedzmy, do tego UK i co prawda zarobimy też na początek te niewielkie pieniądze, czyli powiedzmy te 1200-1400 funtów. No i moi drodzy, wynajmujemy gdzieś tam jakieś mieszkanie na spółę z dwoma, trzema, czterema osobami, oszczędzamy w miarę i okazuje się, że zostanie nam te 500 funtów, tak? Że 700 czy tam 800 funtów wydaliśmy na życie i na mieszkanie. Ja tak tylko szczelam po prostu takimi przykładami, bo to wiadomo, różnie to jest. Natomiast no, oszczędziliśmy te 5 stówek, czy tam te 6 stówek, no to jest te 2,5 czy 1000 złotych na złotówki, a w Polsce nigdy nam się nie udało oszczędzić miesięcznie więcej niż 500-600 zł, dajmy na to, no rekordowo może 1000. No to tutaj sobie liczymy, kurde, 2,5 czy 1000, tak? Super sprawa. 3 razy więcej niż w Polsce. Co prawda wyrzekałem się wielu rzeczy, no ale tam nie było najgorzej. No i, że tak się wyrażę, odbija nam i bawimy się za tą kasę. Bawimy się za tą kasę, idziemy sobie kupić jakieś sportowe buty za 100 funtów, na które wcześniej nas nie było stać. Będąc w Polsce, chodzimy sobie po imprezkach, piwko, drink, od razu wyskok do, nie wiem, do Londynu, bo załóżmy, że mieszkacie poza Londynem, w Londynie wydatki, kasy. No i się okazuje, że jest parę dni do następnej wypłaty, a my musimy jeść makaron z masłem i cukrem, no bo nie stać nas już na chleb. No bo żeśmy się tak rozhulali, tak upuścili emocje, rozsądek gdzieś tam się schował z tyłu i nie mamy kasy, tak? Nie mamy kasy, no i dzwonimy do rodziny i prosimy mamę i tatę, przyślijmy mi z 200 zł, bo nie mam co zjeść. No i wyrabia się taka opinia zarówno wśród waszej rodziny, jak w waszej głowie, że no ciężko na tej emigracji, no po co ja wyjechałem, tak? Ja co prawda takiego błędu nie popełniałem, może dlatego, że ja wyjechałem od razu tutaj z malutkim dzieckiem i z żoną i szybko okazało się, że dziecko ma autyzm, więc w mojej głowie się zablokowała chęć do popełniania tego typu błędu, żeby od razu trwonić wszystkie pieniądze, ale coś tam pamiętam, że jednak tak delikatnie liznęłem tego błędu, bo po 3 miesiącach pracy w UK kupiłem sobie za gotówkę nowego laptopa. Dałem za niego chyba 700 funtów, jak dobrze pamiętam. To był błąd, bo mogłem kupić, później się okazało, że tu jest dużo komisów, gdzie można kupić używane laptopy. Nadal była tam gwarancja na 2 czy tam na 3 miesiące nawet. Więc mogłem sobie kupić za 150-200 funtów takiego używanego laptopa i
i poczekać i kiedyś go wymienić na nowego. No więc co do tego chciałem jeszcze powiedzieć, że oszczędziliście te 500 zł, nie szalejcie, wytrzymajcie jeszcze parę miesięcy, zgromadźcie więcej pieniędzy, poczekajcie te 6-7 miesięcy, wytrzymacie to bez, no nie mówię, żeby całkowicie się wyrzekać imprez, czy wypicie jakiegoś piwka, ale tak w miarę rozsądnie, no idzie wytrzymać te 6 miesięcy z takim w miarę rozsądkiem. Uskładacie wtedy, tak szczelam, nie? 2, 3, może 4 tysiące funtów. I możecie wtedy bardzo intensywnie myśleć o tym, a nawet bardzo intensywnie działać w tym kierunku, żeby, moi drodzy, poprawić szybko swój stan ekonomiczny w UK. A jak? A na przykład iść do koledżu, żeby przyszlifować bardzo język, więc zapłacić sobie za taki college, żeby ten język szlifować, czy to są UK, czy to są Niemcy, czy Francja. Nakupić sobie jakieś kursy, nie tylko językowe, ale też takie, co was na przykład interesuje, że chcecie robić. Czyli nie wiem, interesujecie się informatyką, jesteście w tym całkiem dobrzy, ale nie macie odpowiednich licencji, nie macie odpowiednich certyfikatów, więc idziecie na takie kursy i powiedzmy, te wszystkie kursy językowe, te wszystkie kursy zawodowe spowodowały, że wydaliście te 3000, które ciężko zarabialiście przez 6 miesięcy, ale później się okazało, że kolejne 6 miesięcy i wasz język bardzo, bardzo podskoczył w górę. Mówicie już naprawdę bardzo dobrze po angielsku. Macie te certyfikaty, powiedzmy. Idziecie gdzieś na jakąś rozmowę kwalifikacyjną do firmy informatycznej i okazuje się, że dostajecie pracę i nagle wasza wypłata skacze z 1200 do 2000 funtów. Rozumiecie, co wam chcę przez to powiedzieć? To był tylko taki przykład. No to jest taka moja rada. No i w tym momencie okazuje się, że zaczyna wam się bardziej podobać na emigracji. Okazuje się też, że no co prawda ktoś powie, że no informatyk w Polsce też zarobi 10, 15, 20 czy nawet 50 tysięcy. Tylko jestem w stanie się założyć, że tutaj szybciej znajdziecie taką pracę niż w Polsce, bo podaż pracy jest tutaj na pewno większa. Idziemy tutaj przez takie fajne osiedle prywatnych domków. To też jest niedaleko, no 15 minut spacerem. Patrzcie się, jakie ładne domki. Takie w sumie niecharakterystyczna architektura dla Szkocji. Fajne osiedle. Może się tu kiedyś przeprowadzę. Zobaczę. Kolejnym błędem, który ja też popełniłem, no i to będzie taki dość kontrowersyjny błąd, bo zaraz ktoś powie, jak tutaj nie popełnić tego błędu. No to chodzi o tęsknotę. No właśnie, jak tutaj nie tęsknić za krajem, rodziną, znajomymi. I moi drodzy, to jest bardzo trudny temat, bo to już wchodzimy w psychologię. No bo ciężko na pstryknięcie palcem przestać tęsknić. Ja też bardzo tęskniłem i w wielu moich filmach mówię, że byłem bliski powrotu do Polski czasami. Jak jechałem szczególnie na wakacje do Polski, to po prostu powrót z Polski z powrotem tutaj do UK to był dla mnie czasem niemalże dramat. No więc tak, musisz przeanalizować sytuację przed wyjazdem na emigrację i dobrze po prostu no pobyć dużo czasu z własnym sumieniem, z własną świadomością, pozadawać sobie tysiące pytań, czy naprawdę dam rady wytrwać na emigracji, bo to, że będziesz tęsknić, to na pewno. To ja już ci teraz powiem, że będziesz tęsknić. To też zależy od człowieka, bo jedni tęsknią bardziej, drudzy mniej. Jedni są bardziej, jakże tak powiem, odporni na tą tęsknotę i mniej odporni. No ja byłem w miarę odporny, no skoro jestem tu do dzisiaj, no to byłem odporny. Ale nadal jestem odporny na tęsknotę. Bo nadal jak zajeżdżam do Polski, to mi ciężko wracać, chociaż jestem już tu 13 lat. Więc musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno dacie radę.
bo może być tak, że macie zaoferowaną całkiem dobrą pracę za granicą. Perspektywy zawodowe na was czekają naprawdę fajne, ale czujecie gdzieś wewnętrznie, że nie wytrzymacie. Więc musicie się dobrze nad tym zastanowić i dobrze nad tym skupić, bo żadne pieniądze wam nie wynagrodzą tego, co może się stać, że tak powiem, z waszą duszą na emigracji. Czyli głęboka tęsknota może doprowadzić nawet do stanów depresyjnych, bo sam miałem takie stany, ale mi się udało je szybko skasować, że tak powiem. Natomiast poznałem ludzi, którzy po prostu no nie dali rady, tak? Depresja z tęsknoty zrobiła się tak silna, że nawet bardzo dobre zarobki tutaj ich nie zatrzymały. I teraz są z powrotem w Polsce, zarabiają 3 razy mniej, ale nie mają depresji. Więc musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie, zanim podejmiesz decyzję o wyjeździe. I uwierz mi, twoje działanie może być podyktowane emocjami. Czyli widzisz tam gdzieś na papierku, widzisz tam, nie wiem, w propozycji pracy, którą dostałeś, że zarobisz dużą sumę pieniędzy, bo jesteś jakimś specjalistą i oferują ci tu dużą sumę pieniędzy za granicą. I twoje oczy się świecą. I po prostu, jak to kiedyś ktoś powiedział, pulwinki w oczach. Twoje oczy się świecą i jest chwila, emocje i wydaje ci się super, taka kasa, wyjeżdżam, pakuję się, jadę w tej chwili, nie czekam do jutra. I rzeczywiście wyjedziesz, miesiąc pracujesz, nie czujesz jeszcze tej tęsknoty po miesiącu, nawet po dwóch. Dostajesz świetną wypłatę i już od pierwszego miesiąca żyjesz jak król. Ale gdzieś tam coś dręczy cię wewnętrznie, coś drąży twoją duszę, a depresja nie powstaje od tak. Depresja powstaje, jest tak jak woda drąży skały przez długi czas, żeby powstała jakaś dziura, czy tam wyrwa. Tak depresja drąży twoją duszę i w końcu po jakimś czasie to się wszystko odezwie, moi drodzy. I tą kasę, którą zarobiliście, wydacie na leczenie depresji. No i ostatni punkt, moim zdaniem nie mniej istotny i tak naprawdę nawiązujący do tego pierwszego punktu, w którym mówiłem o tym, moi drodzy, o czym ja to mówiłem? W pierwszym punkcie mówiłem o tym, że no, że tu się, żeby się nie nastawiać, że wyjadę na chwilę i zarobię kupę kasy. No i podtrzymuję to dalej. Nie nastawiaj się na to, że wyjedziesz na chwilę i zarobisz kupę kasy. Bo nie będę, że tak powiem, mówić tego, co w pierwszym punkcie, ale wyjazd w dzisiejszych czasach na emigrację za granicę dla przeciętnego człowieka, takiego, który nie ma zorganizowanej dobrej posadki, tylko sam będzie wszystko ogarniał, sam będzie od początku. Nie nastawiaj się na pół roku, na rok, naprawdę. Nie zarobisz nie wiadomo ile kasy, nawet jak będziesz bardzo oszczędny i tam dorobisz sobie, nie wiem, przez pół roku z 20 tysięcy, przez rok ze 40 tysięcy zarobisz, wracasz do Polski i, że tak powiem kolokwialnie, rozhulasz tą kasę szybko i co dalej? No chyba, że jesteś młodym chłopakiem, dziewczyną, który chce na taką sezonówkę wyjechać, uczysz się jeszcze, chcesz sobie zarobić przez parę miesięcy, odłożyć te 20 tysięcy złotych, powiedzmy, przez te parę miesięcy, żeby mieć na jakieś wypasione wakacje później, czy jakieś fajne używane autko. No to tak, no to tak. No ale tutaj nie mówimy o sezonowych pracach, no bo sezonowe prace, wiadomo, kierują się innymi kryteriami i są raczej dla osób, które, moi drodzy, które chcą sobie tylko na szybko, no na szybko w miarę, no bo to pół roku czy tam 12 miesięcy, na szybko zarobić jakieś tam grosiki. Patrzcie się, tu są palmy. A to jest Szkocja. No żartuję. Znaczy to też jest chyba z rodziny palm, ja się tam nie znam na florze, ale
To są chyba jakieś rozrośnięte jułki. Dobrze, no to ja bym mógł podać jeszcze wiele argumentów, podawać wiele błędów, które należy unikać. No to ale to nie ma sensu w sumie. Te, które wam podaję, moim zdaniem są najbardziej istotne. Większość z nich ja popełniłem, a wy jak unikniecie tych błędów, to albo będziecie szczęśliwi, wyjeżdżając za granicę i później będziecie tu szczęśliwi i wam się uda, albo już teraz podejmiecie decyzję, że emigracja jest nie dla was. Bo jeszcze raz powtarzam, emigracja jest fajna dla osób zdecydowanych i zdeterminowanych, natomiast jest niefajna dla osób niecierpliwych i osób, które są jakby bardzo wrażliwie emocjonalnie. Dziękuję wam za wysłuchanie tego filmu. Ja się z wami żegnam. Dzisiaj zapraszam na jutrzejszy odcinek. Trzymajcie się, pa!